Druk numer 9. Proszę Państwa, zanim zacznę czytać, chciałam powiedzieć, że ten druk to jest ten materiał, który Państwu pozwoliłam sobie. No bo macie zapis, powiedzmy, jeden na trzy osoby, ponieważ to jest kilka stron, drukowałam to w domu, więc chodzi o to, żebyście Państwo mieli przed oczami, żeby było wiadomo o co chodzi. Projekt uchwał w sprawie wniosków do wersji roboczej dotyczącej zmian w studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Paragraf pierwszy. Wnosi się o uzupełnienie zapisów w wersji roboczej dotyczącej zmian w studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, w nawiasie część druga, tom trzeci, materiały dla dzielnicy pierwszej, w opracowaniu dla jednostki drugiej o nazwie pierwsza obwodnica. Punkt pierwszy. Na stronie 2 w bloku środowisko kulturowe wskazania dla wybranych elementów należy dopisać plac biskupi do punktów ochrona i kształtowanie przestrzeni placów miejskich i ochrona i zespołów zieleni. Punkt 2. Na stronie 3 w bloku środowisko przyrodnicze w punkcie ostatnim dopisać po połączeniu Młynówki Królewskiej z plantami zwrot poprzez plac biskupi. Punkt 3. Na stronie 5 na mapie oraz pierwotnej mapie struktura przestrzenna K1 należy plac biskupi oznaczyć na zielono jako zieleń urządzony. Paragraf 2 uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzasadnienie dla paragrafu punkt 1. Plac biskupi jest co najmniej równie wartościowym placem miejskim na wymienionym opracowaniu placu przed kościołami Bernardynów i Karmelitów i co najmniej równie wartościowym zespołem zieleni jak plac na Groblach czy na Wiślach. Rada dzielnicy pierwsza jako gospodarz tego terenu uznaje ochronę historycznej przestrzeni i zieleni placu biskupiego jako sprawę priorytetową. Dla paragrafu 1 punkt 2. Plac biskupi stanowi obszar zieleni pomiędzy Młynówką Królewską a plantami, przez który od początku XX wieku Młynówka Królewska przepływała, więc postulowane w kierunkach połączenie tylko tak może zostać zrealizowane. Dla paragrafu 1 punkt 3 w bloku między ulicami Długą i Karmelicką oraz pierwszą i drugą obwodnicą zaznaczone są trzy obszary zieleni urządzonej. Wszystkie trzy to ogrody klasztorne. Jedynym obszarem zieleni zorganizowanej ogólnodostępnej w tym bloku jest plac biskupi. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Jeśli są jakieś pytania, słucham. Aha, jeszcze tylko chciałam dodać, że treść tego projektu również powstała po konsultacjach i przy współpracy mieszkańców, w tym właśnie architekta, geologa oraz wykładowcy z Akademii Rolniczej, specjalisty od zieleni. Dziękuję bardzo. Przepraszam, tak na razie głosujemy projekt uchwały. Kto jest Państwa za przyjęciem projektu? Wszyscy są za przeciw. Kto jest Państwa przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Widzę, 20 osób za przeciw. Dziękuję.